Cześć wszystkim, witam w kolejnym tutorialu i tym razem pokażę Wam, jak wykonać ten oto makijaż zachowany w harmonijnej kolorystyce, rozświetlony, pięknie podkreślający urodę i odmładzający. No to zaczynamy. Przed malowaniem oczyszczę twarz, myjąc ją żelem z witaminą C marki Youth i szczoteczką soniczną Foreo Luna 3. Zarzucę sobie jeszcze maskę oczyszczającą HDP z MediHeal, która pomoże mi zwęzić pory i wygładzić bardziej powierzchnię skóry. Kiedy maseczka działa, żeby nie tracić czasu, od razu można napić się kawy i pomasować twarz rollerem. Ja używam takiego od Bless Me, który pomaga mi zmniejszyć obrzęki, opuchnięcia i wymodelować kontury twarzy. I teraz nałożę przepięknie pachnącą i mocno nawilżającą bazę Vitamin Enriched Face Base od Bobbi Brown. Rozcieram ją w dłoniach i nakładam takimi masującymi ruchami na całą twarz. I nałożę teraz podkład Double Wear z Estée Lauder, który daje bardzo mocne krycie, jest ekstremalnie długotrwały, wodoodporny. Pod oczy nałożę lekki, rozświetlający korektor Ultra HD od Makeup Forever. Nakładam go wklepując opuszkami palców. Używam pudru utrwalającego od Heimish, który ma również właściwości wygładzające i rozświetlające. Do makijażu brwi użyję żelu Gimme Brow z Benefit. On nie tylko utrwala kształt brwi, ale również nadaje kolor i dzięki zawartości drobnych włókienek również optycznie je zagęszcza. Brakujące włoski domaluję pisakiem z Brow Art Duo w odcieniu Dark od marki Eveline. Cieniowanie zrobię paletką Chocolate Brown od Huda Beauty. Nabieram najciemniejszego matowego brązu i nakładam go kolistymi ruchami w zewnętrznym kąciku tuż przy linii rzęs i w kierunku załamania. I sięgam po czysty pędzelek Duo Fiber w numerze 286 z MAKA i również kolistymi ruchami rozcieram granice ciemnego cienia. Następny cień to matowy, jasny brzoskwiniowy, który nakładam na całą ruchomą powiekę i rozcieram go również w załamaniu, łącząc z wcześniej nałożonym ciemniejszym cieniem. Teraz wracam do pierwszego cienia i pierwszego pędzelka i dokładam go troszkę w zewnętrznym kąciku. Tym samym cieniem i pędzelkiem podkreślam również dolną powiekę. Teraz błyszczący cień, jasny brzoskwiniowo-złoty, który nakładam palcem na całą powierzchnię ruchomej powieki. Dzięki nakładaniu palcem cienie bardziej się błyszczą na powiece. Rzęsy podkręcam do góry zalotką i tuszuję je tuszem Varieté Eau Pretty z marki Eveline, która ma małą, stożkową, silikonową szczoteczkę, bardzo wygodna i precyzyjna w malowaniu krótkich rzęs, które ja mam. Dokleję jeszcze sztuczne rzęsy. Wybrałam model Libra mojej marki Supernova Lashes, dlatego że są na przezroczystym pasku i będą niewidoczne w makijażu bez kreski. Zrobiłam z nich sobie połówki, przycinając na pół, doklejam je jak najbliżej linii rzęs i dociskam razem z moimi naturalnymi pęsetką. Przez ostatnie tygodnie zamiast konturowania wybieram róże w płynie, które dają przepiękny efekt zdrowej, świetlistej cery. Tym razem użyję różu w odcieniu Hope od Rare Beauty, który ma bardzo ładny, różowo-brzoskwiniowy, ciepły odcień. Nakładam go na środek policzków i rozcieram do góry w kierunku skroni. Do tego makijażu dobrałam trwałą pomadkę w płynie od Huda Beauty w odcieniu Sugar Mama. To jest taki piękny, nudziakowo-pomarańczowy odcień. I na deser zostawiłam sobie rozświetlacz marki Ofra, który nakładam w wewnętrzne kąciki, na środek górnej krawędzi ust, na grzbiet nosa i na szczyty kości jarzmowych.
i makijaż jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że z niego skorzystacie. Zachęcam Was do zostawienia komentarza, łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam, pa, pa!